SLD. Panie prezesie, ostatni raz już będę panu tutaj zwracał głowę w tym programie, bo mi też się troszeczkę już nudzi. Aczkolwiek pana wyborcy pisali już... Nie. Pana wyborcy już pisali do mnie dzisiaj maile, żeby na pewno był. Więc dziękuję za troskę, jestem zdrowy, jestem. Panie prezesie, jak już kończymy ten cykl, to chciałbym troszeczkę wrócić do początku. Jak to się wydarzyło? Tylko bym prosił nie o rurkach i nie o metaforach, tylko na twardej ekonomii. Czy jest pan w stanie wytłumaczyć, jak to się wydarzyło, że to właśnie kraje skandynawskie jako pierwsze poradziły sobie z kryzysem, w tym również legendarna Islandia? I ten kryzys najmniej dotykał kraje skandynawskie, czyli opiekuńczość i subsydialność państwa jednak zdały egzamin, tak? Przepraszam, ale kraje skandynawskie, jak weszły w kryzys, to do tej pory nie wyszły. Szwecja była przecież najbogatszym krajem świata po II wojnie światowej. Teraz jest gdzieś tam na 40. miejscu, czy którymś tam. Według jakiego rankingu? Bo nie... Ale proszę pana, bo wy liczycie rankingi według tego, jak obywatele są zadowoleni, że mają tam stację. Tylko wie pan, zadowoleni ludzie, jak tylko mogą, to uciekają, no, to uciekają z tego kraju, gdzie pieprzy. Może pan jednak wrócić do ekonomii, do faktów ekonomicznych. Jak to się stało, że na przykład Islandia, o której mówiliśmy, dzisiaj ma 4% bezrobocia, a Hiszpania ma tego do bezrobocia ponad 20%. Więc... Wróćmy, tak jest, wróćmy do faktów. W PRL-u nie było bezrobocia prawie w ogóle. Zapewniam pana. Tylko nie było rozwoju. W tej chwili, o ile się nie mylę, Saab został już sprzedany, Volvo zostało sprzedane, Ikea niedługo też pójdzie pod młotek. Taka jest sytuacja w Szwecji. Powiedzmy sobie, no, mówmy konkretnie. Mimo, że Szwecja, trzeba być jasno, Szwecja ma w tej chwili znacznie mniej socjalizmu niż Polska. Szwecja już odchodzi od socjalizmu bardzo wyraźnie. A mimo to jeszcze mają go stanowczo za dużo. Znaczy, z panem się zgodzę w jednej kwestii. Faktycznie sama regulacje rynkowe w Szwecji są dużo bardziej wolnorynkowe niż w Polsce, gdzie mamy jakieś tutaj jeszcze z poprzedniej epoki pewne licencjonowane rzeczy, ale jednak poziom ochron socjalnych w tych krajach jest dużo wyższy i na przykład dzisiaj premier, znowu powiem to, Islandii, przyznał się, że to właśnie ochrony socjalne pomogły mu wyprowadzić kraj z kryzysu. I to jest, proszę pana, fakt. Oni, jak wszedł kryzys, mieli 16% bezrobocia, a w tym momencie mają 4% i chcą zejść do 2%. To nikt z Europy... Jeszcze raz mówię, likwidacja bezrobocia nie jest żadnym problemem. Czy może pan wrócić do ekonomii, pokazać jakiś mechanizm ekonomiczny? Pan bardzo często mówi o tym wolnym rynku, a teraz od pana bym chciał, pewnie pana wyborcy również, usłyszeć, jak to się wydarzyło, że jednak gdzieś indziej na świecie zafunkcjonowały społeczna gospodarka rynkowa, subsydialność, opiekuńczość. Niech pan powie o ekonomii. Więc jeszcze raz tłumaczę. W Szwecji mamy w tej chwili mniej socjalizmu niż w Polsce. Natomiast, no tak. Ale ochrony socjalne są wyższe i częstsze? Nie są wyższe, natomiast ingerencja w rynek jest mniejsza niż w Polsce, zdecydowanie. Natomiast jeszcze raz mówię, Islandia jest w ogóle osobnym problemem. Islandia nie, że powiem, ugięła się przed dyktatem bankowym, odmówiła, że tak powiem, żeby społeczeństwo islandzkie przejęło wszystkie, całe zadłużenie, które wynikło. I muszę powiedzieć, że to Islandii dobrze zrobiło, to jest malutki kraj. Wie pan, że oni znacjonalizowali te banki później? Tak. To jest pan znacjonalizacją banków? Tak. To jest w ogóle kraj 200 tysięcy ludzi, prawda? Więc ja wolę mieć Liechtenstein, jeszcze lepszy przykład, nie? Ale jeszcze raz powtarzam. Cała Europa, czy to będzie Skandynawia, czy będzie Polska, czy będzie ten, po prostu umiera. Umiera. No nie, no i gospodarczo, jeżeli, my się kłócimy, czy w Niemczech jest plus jeden, czy minus jeden, a w Polsce może być minus dwa, albo plus dwa. Ja się z panem zgadzam. To jest zdychające. Jasne. Nie wiem, jak naszym widzom nie bardziej podobało się, jak panowie o rurkach dyskutowali. Ale nie, idziemy do przodu. Do internetu zaglądamy, dziękuję.